Dziś mija dokładnie 100 lat od chwili, w której Kraków wyzwolił się spod władzy zaborczej. W tym szczególnym dniu w imieniu gospodarzy dzisiejszej uroczystości, prezydenta miasta Krakowa pana Jacka Majchrowskiego, przewodniczącego Rady Miasta Krakowa pana Bogusława Kośmidera, przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy 13 Podgórze pana Jacka Bednarza oraz przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy 1 Stare Miasto pana Tomasza Darosa witamy potomków uczestników tych historycznych wydarzeń. Są dziś tu z nami pani Maria Huk, wnuczka kapitana Antoniego Stawarza z praprawnuczką Michelle wraz z rodziną, pan Piotr Iwaszko, syn porucznika Ludwika Iwaszko wraz z rodziną. Poczet flagowy z podniesienia flagi państwowej, marsz! Proszę Państwa, czcimy tą rocznicę, dlatego że to tutaj się zaczęło. Kraków był pierwszym miastem, które tą niepodległość odzyskało. Ale ta niepodległość rodziła się nie tylko w te dni październikowe. Ta niepodległość rodziła się przez wiele lat. Znikąd inąd nie mogłaby wyruszyć pierwsza kompania kadrowa, tylko stąd. I to wszystko złożyło się na to, że po latach wojny mogliśmy powiedzieć, odzyskujemy niepodległość. I tak to się stało. Ale wtedy, 31 października 1918 roku, wszystko wybuchło i dzisiaj czcimy to stulecie, czcimy i tym obeliskiem, czcimy i nazwiskami osób, które wtedy brały udział, ale także różnymi miejscami, ulicami, nazwami ulic, placów, które są poświęcone osobom, które przyniosły do Krakowa niepodległość. Cześć ich pamięci. 100 lat temu w dawnych Koszarach wszystko się zaczęło na Podgórzu. Spotykamy się, aby przypomnieć tą chwilę, a tym obeliskiem na zawsze przypomnieć, iż to miejsce jest ważne w historii Podgórza, Krakowa i Polski.